Cześć, ja mam na imię Janek i witam Was w kolejnym odcinku iSpot High Five. Dzisiaj opowiemy Wam troszkę o możliwościach naszych komputerów w kwestii edukacji. Zapraszam. Maki od dawna pozostają benchmarkiem, czyli wyznacznikiem tego, jak dobrze może pracować wiele programów, również potrzebnych w edukacji, na komputerze. Czyli jak płynnie, jak dobrze sobie radzą te komputery z grafiką, z dokumentami. Natomiast w tym momencie w naszych Macach, które mają już wbudowane nasze procesory, Apple'owskie procesory M1, wszystkie te zalety, które były podkreślane od dawna, są jeszcze bardziej uwypuklone. Są to komputery o bardzo wysokiej mocy, mają świetny czas pracy na baterii, który wydłużył się nawet dwukrotnie w stosunku do poprzednich egzemplarzy i również możemy na nich uruchamiać wszystkie aplikacje, które uruchamialiśmy poprzednio. Oczywiście dla tych z Was, którzy potrzebują pakietu Office, na Macu możecie go sobie uruchomić. Jest pełen pakiet Office, zarówno do użytku firmowego, ale też do użytku edukacyjnego, a o takim rozmawiamy dzisiaj. Możecie bez problemu wysyłać pliki, przekazywać je klasycznymi metodami, a również przenosić je sobie na przykład airdropem pomiędzy urządzeniami Apple'owskimi albo korzystać po prostu z chmury. Na Macach możecie również korzystać z takich programów jak Photoshop i ze wszystkich programów potrzebnych przy edycji wideo. Tu również Final Cut, który jest świetnym przykładem programu działającego tylko na Macach, a o świetnych parametrach i uwielbianego w branży filmowej. W porządku. Wiemy już o Macu prawie wszystko, natomiast co z akcesoriami do tego komputera? Zapraszam Was ze mną. Jeżeli chodzi o Maci, to bogactwo akcesoriów to będą m.in. monitory, które świetnie nadają się do pracy biurowej albo edukacyjnej. Po prostu podłączacie je pojedynczym portem USB typu C i obraz jest naprawdę świetnej jakości. Tu mam akurat monitory marki Eizo. Ten monitor z takimi śmiesznymi daszkami to monitor typowy do pracy graficznych. Stąd te daszki, które ograniczają nam refleksy na mimo wszystko i tak matowej matrycy, czyli o lepszych osiągach właśnie do tego typu pracy. Jeżeli poszukujecie bardzo dużej powierzchni roboczej, to świetnie sprawdza się ten monitor. Tu mamy olbrzymią przekątną. Tak jak widzicie, podłączony jest tutaj od razu Mac. I mamy bardzo, bardzo duży pulpit. Praca na dwóch dokumentach naraz, praca z warstwami na Photoshopie nie stanowi tutaj żadnego problemu. Mamy tutaj również monitor, który pewnie kojarzycie z poprzedniego odcinka z iPadem i oczywiście możecie go też podłączyć do Maca pojedynczym portem USB typu C. Oprócz świetnej matrycy o wielkości 27 cali, ten monitor ma również bardzo fajną funkcję pivot, czyli możecie przestawić go sobie w taki sposób do pracy na dłuższych dokumentach albo na dłuższych stronach internetowych. Bardzo polecam. Ostatnie z szeregu akcesoriów, które chcę Wam polecić do pracy typowo z komputerem, no to będą akcesoria, których możecie używać na biurku, ale nie tylko. Jeżeli bierzemy pod uwagę na przykład tak niewielką mysz Logitecha jak ten model Pebble, on jest dostępny w różnych kolorach, również w kolorach nowych Maców, MacBooków Airów, czyli złotym, różowym, srebrnym, czyli biała myszka i taka właśnie Space Gray. Jest bardzo przenośna, możemy spokojnie ją wrzucić do torby, łączy się przez Bluetooth, czyli nie wymaga żadnych dodatkowych receiverów, czyli tak zwanych małych nadajniczków wpinanych do portów. Ale mamy również myszkę MX Master i myszka MX Master, którą widzicie tutaj, jest to prawdziwa bestia do pracy z edytorem. Mamy tutaj tak naprawdę kółko, które jest na specjalnych położyskach i jakby kręci się forever, dopóki go nie zablokujemy. Jest bardzo ergonomiczna, czyli świetnie leży na niej ręka. Doskonała do dłuższej pracy i różnych sesji z programami do edycji zdjęć albo filmów. Również klawiatura MX Master, którą mamy tutaj, to jest klawiatura MX Keys. Też bardzo polecana, podświetlana, super wygodny skok klawiszy. Mamy też tutaj monitor, który stoi na specjalnej podkładce. Ta podkładka podwyższa Wam monitor, a dodatkowo jest replikatorem portów. Tutaj akurat podłączona do Maca Mini i daje Wam rozdzielenie z portu USB typu C na różne porty typu USB, czytniki kart i inne tego typu porty. Tak więc, to był kolejny odcinek iSpot High Five. Dzięki za uwagę dzisiaj.
Zapraszam Was na kolejne odcinki już wkrótce. Do zobaczenia.